Witam Państwa serdecznie na stanowisku RTS. W tym roku na stanowisku RTS znajdziemy doskonałą jednostkę, doskonałą matrycę Odin w podstawowej wersji 16-portową, którą możemy rozbudować do 128 portów i jak widać zeskalować możemy ją do 8 jednostek, gdzie w sumie uzyskujemy 1024 porty. Dodatkowo na stanowisku RTS znajdziemy nieśmiertelny system ROAMEO, działający w częstotliwości 1,8 dekt, jest to bezprzewodowy system interkomowy. Znajdziemy tutaj również mnóstwo paneli, od paneli KP3016 po 32-klawiszowy panel 5032, jak i również panele desktopowe KP3016 i KP4016 i dwie nowości, o których powiem za chwilkę. Wspominając o nowościach RTS, miałem na myśli nowy panel PAP5032, który współpracuje z kultowymi matrycami RTS, czyli Adam i Adam M, jak i również z nową matrycą Odin. Jak widać, jest to panel w rozmiarze 2U z przyciskami push button, jak i również z tak zwanymi lewerkami. Panel RTS PAP5032. Dwie główne funkcje, jest to panel do przepisywania zwrotnych bez użycia programu AZ Edit. Dodatkowo jest możliwość odsłuchiwania źródeł. Z ważnych informacji firma RTS przygotowała również nowy firmware, który jest kompatybilny z protokołem SMPTE-2110. Panele RTS już obsługują ten protokół, a każda matryca Odin już wkrótce będzie obsługiwała protokół SMPTE-2110. Przed nami jedna z najważniejszych nowości firmy RTS na tym stoisku, mianowicie całkowita nowość w stajni RTS, pulpit komentatorski OCP4016. Jeszcze jest to pulpit zbudowany we współpracy z firmą Glensound. Z chyba najważniejszych funkcji to jest oddzielny port Dante, który działa na zasadzie oddzielnego modułu. Jest to pulpit zbudowany w oparciu o znany chyba wszystkim pulpit DKP4016, pulpit desktopowy. I tak naprawdę budowa pokazuje, że górna część jest to pulpit DKP4016, a dolny jest to typowy pulpit komentatorski z standardowymi funkcjami. O więcej szczegółów zapraszam na naszą stronę audioplus.pl.